Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów chrześcijańskiej telewizji internetowej. Ostatni raz widzieliśmy się przed miesiącem, 18 stycznia, a dziś już mamy 18 lutego. A to pozdrowienie pragnę skierować do Was słowami biblijnego hasła, które towarzyszy nam w dzisiejszym, a jest ono zapisane w liście świętego apostoła Pawła do Rzymian w 8 rozdziale, w wierszach od 38 do 39, gdzie tak jest napisane. Jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Kochani, nic z wymienionych tu rzeczy, nawet śmierć, nie może nas odłączyć od miłości Bożej. Tak wielka jest ta miłość. I to nie siła Jego osobistego przekonania sprawia, że wszystko, co wymienia, brzmi tak pewnie i tak przekonywująco. To prawda o tej miłości przekonała apostoła Pawła i to jedynie prawda brzmi tak przekonywująco i pewnie. I my nie musimy się pytać ani martwić o to, kto wytrwa przy Chrystusie. Dlaczego? Bo odpowiedź brzmi, że nie musimy rozważać w myślach, wyciągać wniosków, ani dociekać z ciekawością w te sprawy, ale powinniśmy raczej przygnąć do Jego objawionego słowa, ku któremu On wskazuje. Cała Trójca Święta, Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, kierują wszystkich ludzi ku Chrystusowi, jak do Księgi Życia, w którym powinniśmy szukać tego wiecznego wyboru Ojca. Dlaczego? Bo tak zdecydował Ojciec od wieczności, że ten, kto ma być zbawiony, będzie zbawiony przez Chrystusa. Chrześcijanie mogą być więc pewni, że nic pośród całego stworzenia nie może oddzielić ich od zbawczej miłości Jezusa. A spośród wymienionej tu listy wyróżnić możemy 4 pary, 2 pojedyncze kategorie, a więc aniołowie, potęgi niebieskie i moce wyrażające się poprzez zjawiska przyrodnicze, jak sztormy, grzmoty, błyskawice, trzęsienia ziemi. Do nich nawiązuje również wysokość i głębokość. Miłość Chrystusowa i miłość Boża to to samo. Bo w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Rezultaty usprawiedliwienia mamy tu zatem wyeksponowane. Nikt jeszcze nie wyraził równie zwięźle i głęboko, aby brzmiały tak pobudzająco, tak skutecznie i podnosiły na duchu. A to wszystko zaledwie w liście do jednego zboru. Drodzy, to są naprawdę budujące rozdziały, w których każdy chrześcijanin powinien zanurzyć swoją duszę. Dlatego zachęcam dziś wszystkich do tej lektury, do lektury listu świętego apostoła Pawła do Rzymian. Wierzę, że te słowa, które przeczytacie, sprawią Wam wiele radości, tchną nadzieją, sprawią, że dzień ten będzie dniem błogosławionym, czego z serca życzę. Do usłyszenia z Bogiem.